Zofia naukowska, granica. Powieść Granica, wydana w roku 1935, jest analizą psychologiczną, rekonstruującą mechanizm zachowań, uczuć i odruchów jednostki uwikłanej w procesy społeczne. Głównym bohaterem powieści jest Zenon Ziębiewicz, którego losy śledzimy od wczesnej młodości aż do końcowej katastrofy. Na początku poznajemy losy kamienicy przy ulicy Staszica. Należy ona do wdowy po rejencie Aleksandrze, Cecylii Kolichowskiej. Kobieta nie mogła pogodzić się z faktem, że się starzeje, dlatego nie lubiła odwiedzin ani udzielania jej pomocy. Największą przykrość sprawiały jej coroczne wizyty koleżanek, również starszych pań, z okazji jej imienin. Przyjemność za to sprawiała obecność młodej i pięknej Elżbiety Bieckiej, Siostrzenicy, którą się opiekowała. Dowiadujemy się także o losie lokatorów kamienicy. Najbardziej tragiczne są losy Joasi Gołąbskiej, córki ogrodnika borbockiego, która zajmuje jedno ciasne piwniczne pomieszczenie. Opuszczona przez męża przeżywa kolejno śmierć czwórki dzieci oraz matki. Przez pewien czas mieszka tam także brat Joasi, Franek, wyrzucony z fabryki hetnera. Wśród pozostałych mieszkańców jest między innymi Marian Hąźba, chłopiec uzdolniony, samodzielnie przygotowujący się do matury, również zwolniony z fabryki za swe przekonania polityczne. Ponadto mieszkają tam posztrascy Maurycy i Łucja, która jest też najbliższą przyjaciółką Cecylii. Często odwiedzają ją głównie po to, aby skorzystać z pieca, żelazka lub coś pożyczyć. Zenon Ziembiewicz pochodzi ze zubożałej szlacheckiej rodziny. Jego ojciec Walerian jest zarządcą dobrych rabiów tczewskich w bole Boży. Cechą charakterystyczną Waleriana jest zamiłowanie do romansów ze służbą i do wykwintnego jedzenia. Spotyka się to z milczącą tolerancją żony żanci, Joanny, oraz ostrą krytyką ze strony syna. Zenon nieświadomie jednak zachowuje się tak samo, romansując z kobietami podczas nauki w Paryżu, żadnej niczego nie obiecując. Przenosimy się do wspomnień z dzieciństwa głównego bohatera. W czasie pobytu w gimnazjum Zenon poznaje pannę Elżbietę Biecką i zakochuje się w niej. Młodzi spędzają wspólnie czas na nauce matematyki Elżbieta jednak nie odwzajemnia jego uczuć. Młoda dziewczyna była wówczas zainteresowana żołnierzem, niejakim Awaczewiczem, który często przebywał w domu jej nauczycielki Julii Wagner, z którą, jak się później okazuje, miał romans. Dla Elżbiety była to miłość prawdziwa i romantyczna, pełna tragizmu, gdyż mężczyzna był dla niej nieosiągalny. Po ukończeniu gimnazjum, Zenon studiuje w Paryżu nauki ekonomiczne, ale rodzice w pewnym momencie odmawiają dalszego finansowania nauki. Wtedy to starosta Czechliński udziela mu propozycji pisania artykułów do miejscowej gazety, na co bohater niechętnie przystaje. Uważa to za zdradę, sprzedając się, jak mówi, rządzącemu obozowi, Student bardziej jednak potrzebuje pieniędzy. W czasie wakacyjnego pobytu w Boleboży, Zenon zapoznaje młodziutką Justynę Bogutównę, córkę kucharki i wdaje się w romans z nią. Przed powrotem do Paryża zauważa także w mieście swoją dawną miłość Elżbietę i podczas rozmowy, jak dawniej, w mieszkaniu jej ciotki, uczucia powracają. Tym razem dziewczyna je odwzajemnia. Po ukończeniu studiów i powrocie do Honzebnej, Zenon podejmuje pracę redaktora w gazecie Niwa. Odnawia się także jego romans z Justyną, która przychodzi do jego hotelu odebrać pieniądze za posługę w Boleborzy. Dziewczyna jest załamana po śmierci matki, ubolewa nad ciężkim losem i niewdzięczną pracą jako opiekunka starszej kobiety. Ta sytuacja nie przeszkadza jednak Zenonowi oświadczyć się Elżbiecie, a wyznając jej miłość, bohater przemilcza znajomość z Justyną. Narzeczona jednak dowiaduje się o tym, a nawet rozmawia z kobietą, która chciała zakwaterować się w kamienicy jej ciotki. Poznawszy prawdę, Elżbieta chce zerwać zaręczyny i wyjeżdża do Warszawy na spotkanie z matką. Po kilku tygodniach zauważa pod warszawskim hotelem Zenona i zaskoczona ulega przeprosinom i namowie powrotu do honzebnej. Zenon obiecywał, że sprawę z Justyną załatwił. W rzeczywistości jednak pomaga jej finansowo, a za otrzymane pieniądze dziewczyna wykonuje aborcję. Życie Zenona układa się pomyślnie. Poślubił Elżbietę, która urodziła mu pięknego syna, a także rozwija się jego kariera polityczna. Zostaje prezydentem miasta. Nadal jednak ciąży na nim brzemię kochanki. Justyna, której stan psychiczny pogarsza się, dostaje pomieszania zmysłów, żąda coraz to więcej pieniędzy, mimo pomocy ze strony zarówno Zenona, jak i Elżbiety, która wielokrotnie znajdowała jej pracę. W tym samym czasie Cecylia Kolichowska podupada na zdrowiu, więc po wielu namowach przyjeżdża do niej syn z pierwszego małżeństwa, Karol Wąbrowski, który jest także przyjacielem Zenona z Paryża. Kobieta porzuciła go jako kilkuletniego chłopca na rzecz drugiego małżeństwa, czego syn nie mógł jej wybaczyć. Tymczasem dom Zenona i Elżbiety tętni życiem. Nowy prezydent jeździ na polowania i organizuje wystawne rauty i kolacje w swojej willi. W tym czasie w Bole Boży umiera jego ojciec, a matka przyjeżdża, aby zamieszkać z synem. Zachwycona nową synową i wnukiem, zaprzyjaźnia się także z ciotką Cecylią i poznaje jej wiekowe koleżanki. Nagle kariera polityczna Zenona ulega zachwianiu swą wysoką pozycję osiągnął na drodze moralnych kompromisów, wyrzekając się własnych ideałów, teraz nie potrafi wywiązać się z pewnych obietnic danych robotnikom. Na dodatek zostaje oskarżony o to, że wydał rozkaz strzelania do manifestujących tłumów. Tak więc klęska w życiu publicznym zbiega się z katastrofą w życiu osobistym. Pewnego dnia Justyna, wtargnąwszy do gabinetu prezydenta, oblewa jego twarz kwasem. Oślepiony i zdruzgotany Zenon kilka dni później popełnia samobójstwo. Jeżeli Ci się podobało, zachęcam Cię do subskrypcji naszego kanału oraz polubienia nas na Facebooku. Nasz adres na Facebooku to facebook.com ukośnik A plus nauka. Wszelkie pytania możesz nam zadać pisząc do nas na maila gmail.com